Witajcie drodzy kochani. Jako że zbliża się już okres jesienno-zimowy, chciałem zrobić taki bardzo naukowy filmik o produktach, które są rozgrzewające dla organizmu i produkty wychładzające. Ja dodam, że produkty, które wychładzają nasz żołądek, wówczas nasz żołądek pobiera energię ze śledziony z innych organów naszego ciała i po prostu temperatura w naszym żołądku jest bardzo niska. Z tego względu jest to jedzenie, które jest wychładzające, jest bardzo szkodliwe dla naszego organizmu, wówczas kiedy jest zima oczywiście, nie? Jeżeli jest okres zimowy i my po prostu pijemy mleko z migdałów lub jakikolwiek inny produkt wychładzający, wówczas możemy mieć problem z naszym zdrowiem, z zaburzeniem energii yin i yang, czyli energii pozytywnej i negatywnej. Te wszystkie energie muszą po prostu się równoważyć w naszym organizmie. Dlatego chciałem wymienić Wam, drodzy kochani, te elementy, te warzywa i te produkty, które tak naprawdę wychładzają nasz organizm. Zrobiłem sobie taką listę i po prostu po kolei wyczytam niektóre produkty, które po prostu wychładzają nasz organizm. A do tych produktów zaliczają się, a więc rabarbar, ananas, banany, melon, arbuz, grejpfrut, gruszka, morwa, ogórki, szparagi, awokado, cykoria, sałata, mięso, wieprzowina, mięso z kaczki, glony, małże, jogurt, kefir, siadłe mleko, maślanka, piwo, herbata czarna i zielona, kawa, sok z aloesu, mleko sojowe, mleko z migdałów, woda z lodem, sól, biały cukier. Te produkty, drodzy kochani, zaliczają się do produktów wychładzających nasz organizm. Nie są te produkty zalecane do spożywania w ciągu okresu zimowego, ponieważ, drodzy kochani, wychłodzą wasz organizm. I przeciwnie, produkty, które rozgrzewają wasz organizm, to właśnie tutaj mam też drugą listę, którą dzisiaj z rana już sporządziłem dla was, po prostu, żeby wam dać informacje na ten temat. A więc, produkty rozgrzewające, dobre na zimę, na okres zimowy, to więc ryby wędzone, szczypior, cebula, koperek, gorczyca, kardamon, czarnuszka, quinoa, bazylia, lubczyk, liść laurowy, tymian lub herbata z tymianu, orzech włoski, rodzynki, czerwone winogrona. Ja dodam, że też orzechy laskowe też się zaliczają właśnie do tych owoców, które po prostu nas rozgrzewają. Ja dodam od siebie, że jest bardzo fajny przepis, który mi poradziła fajna osoba z Polski, pani Jasnowic, które powodują rozgrzanie organizmu podczas okresu zimowego. To jest kalafior, który jest posypany kurkumą i przykryty serem. Można wrzucić go do piekarnika na pół godziny czy na 40 minut i po prostu, drodzy kochani, macie super potrawę, która jest zrobiona w piekarniku, bez oleju, bez niczego, która jest po prostu rozgrzewająca dla waszego organizmu. To jest taki jakby bardzo prosty przepis. Możecie do tych przypraw dodać jakieś inne przyprawy, jak tymian, czy jakiekolwiek inne, czy czarnuszkę. No i wówczas, drodzy kochani, macie bardzo dobrego kalafiora z piekarnika, który jest bardzo pożywny i rozgrzewający jednocześnie wasz organizm. Ja dodam, że bardzo trzeba zwrócić uwagę na te elementy żywieniowe, z tego względu, żeby nie być chorym w czasie okresu zimowego. Po prostu, żeby nie mieć chorób powiązanych z naszym trawieniem, z sokami trawiennymi właśnie w okresie zimy. Dlatego powinno się spożywać te produkty, które tak rzeczywiście nas rozgrzewają, by nie była zaburzona ta równowaga między elementami yin i yang właśnie w naszym organizmie. I przeciwnie, jeżeli jest lato, wskazane jest spożywanie arbuza, bardzo pożądane jest spożywanie gruszek, również melona, możemy spożywać również chłodną wodę z lodem, czy jakiekolwiek piwo, na przykład ekologiczne, które jest również ochładzające organizm. To właśnie są takie jakby produkty, które jakby schładzają ten nasz organizm, prawda? I pewne inne produkty jakby powodują wysoki wzrost temperatury w naszym organizmie. Ja dodam, że takie produkty bardzo rozgrzewające to są chili,
Gałka muszkietowa również bardzo rozgrzewa. To są właśnie takie bardzo silnie rozgrzewające chili i gajena i takie właśnie różne produkty typu przyprawy. Pieprz również jest rozgrzewający. No są to produkty, które po prostu rozgrzewają nasz organizm. Są pewne osoby, które mają jakby za dużo energii właśnie tej ciepłej, tej rozgrzewającej, a są różne osoby inne, które mają ten yang bardzo niski, czyli po prostu zawsze mają zimne ręce, zawsze mają zimne nogi, ponieważ ta energia jest bardzo niska u tych osób. Przeważnie są to kobiety, ponieważ kobiety również mają dużo tej energii yang w sobie. Dlatego, drodzy kochani, żeby rozgrzać to krążenie waszego organizmu, żeby rozgrzać tą krew, no to po prostu potrzebujemy zjeść coś tak ostrego. Dlatego w krajach, również jak India czy Węgry, możemy zauważyć, że tam są wkładane duże ilości papryki do jedzenia, jak również chili w Indiach, ponieważ tam również to się im bardzo przydaje do jakby zadziałania przeciw wszelkiego rodzaju parazitom, przeciw wszelkiego rodzaju bakteriom, które odkładają się w systemie trawiennym. Żeby wydalić te bakterie, żeby wydalić te parazity z organizmu, również zażywa się w Indiach dużo chili i kładzie się dużo ostrych przypraw do jedzenia. Dlatego wcześniej nie wiedziałem, dlaczego tak jest, ale teraz już po prostu wiem, że tu chodzi o wydalenie tych wszystkich parazitów, tych wszystkich niepotrzebnych bakterii ze systemu trawiennego właśnie dzięki tym ostrym przyprawom. Także, drodzy kochani, to jest dla was taka instrukcja, jak działać, jak się odżywiać i na tym bym mniej więcej skończył ten malutki filmik. Zapraszam was do zakupu naszego aronitu. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do widzenia.